A w studiu ze mną są gospodarz Jan Bogatko, redaktor. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dzień dobry, dwa razy tyle samego. Bardzo dziękuję za melodię, no bo melodia była dedykowana również dla mnie. Ja się urodziłem w Sieradzu, jestem sieradzki kołtun, no więc to bardzo ważne, że mogłem posłuchać również życzeń z Sieradza na początek tego roku. W Sieradzu, to proszę bardzo, tego nie wiedziałem, tak jak nie wiem, co się dzieje z Anysą, co się dzieje w państwie rządzonym z Berlina. W zasadzie nikt nie wie, co się dzieje w państwie rządzonym z Berlina. I na tym polega główna, pierwsza wiadomość, którą państwu chcę przekazać. Rok 2024 trwał zaledwie kilka godzin, kiedy rzecznik policji berlińskiej wygłosił, jak to się mówi w Niemczech, understatement roku. A mianowicie to był normalny Sylwester. Teraz dzięki tej definicji wiemy, co to jest normalność. Jest najprawdopodobniej normalne, kiedy 5000 policjantów muszą być zwiezieni do miasta, żeby wystraszyć chuliganów i chronić służby ratunkowe. To chyba jest też normalne, jeżeli zamyka się wszystkie ulice i place i po prostu zatrzymuje się przechodniów, którym się przeszukuje kieszenie i samochody, aby udaremnić bitwy uliczne. To jest właśnie normalne. To jest normalne, że w dzielnicy, no i Köln w Berlinie, to jest dzielnica, która jest głównym bastionem Arabów w tym mieście. Udało się policji zlikwidować manufakturę koktajli Mołotowa, czyli takich bomb, które są rzucane w razie potrzeby tu i tam, których właśnie korzysta się w noc sylwestrową. W tej berlińskiej dzielnicy setki sprawców rzucało różnego rodzaju, powiedzmy sobie, bombami w cudzysłowie, które wywołały szalone straty. I po prostu jeden z pojazdów policyjnych w ogóle nie był zdolny do dalszej jazdy i dzięki Bogu policjanci opuścili ten samochód, ponieważ mogli nie ujść z życiem. No więc spokojny Sylwester był w Niemczech. W Kolonii tylko 1000 policjantów chroniło katedry kolońskiej w centrum. Po tym, jak kilka dni temu dowiedziano się, że będzie zamach islamski na ten kościół. To jest kościół, w którym znajdują się relikwie trzech króli. Kiedyś pielgrzymki odbywały się do tego świętego miejsca. Teraz po prostu tam szaleją hordy dzikich ludzi, którzy chcą tę katedrę wysadzić w powietrze, czy ją w jakikolwiek inny sposób uszkodzić. Jakiś Niemiec tureckiego pochodzenia, Tadżyk i Uzbekistańczyk, Uzbek właściwie należy powiedzieć, zostali zatrzymani, ale po prostu okazuje się, że policja za mało nagrała, dlatego że za kilka dni ich wypuszczono. Ale z drugiej strony, że nagrała, to świadczy o tym, że żyjemy jednak w państwie policyjnym. To jest też coś takiego, to jest też wiadomość z Niemiec, bardzo, bardzo ważna. Nie było na przełomie roku zamachu w nadrenii północnej Westfalii o podłożu islamskim. No więc można powiedzieć, że jest to cudowny przykład pokojowego współistnienia i demokracji. W Berlinie też nie toczyła się wojna, więc jeżeli to się nie dzieje, to jest wszystko normalne. Czy tak jest naprawdę? Rzeczniczka prezydenta policji w Berlinie, Barbara Słowik, powiedziała, 99,9% Niemców będzie obchodzić pokojowo Sylwestra. No proszę, do czego dochodzi? Pokojowo obchodzić Sylwestra. Kiedyś się tańczyło tego dnia, coś się piło, coś się śpiewało, ale teraz ma to być po prostu pokojowe. Istnieją sytuacje, które są dla Niemców trudne. Trudną sytuacją jest to, że w tej chwili
tysiące migrantów zjeżdżających do Niemiec wywraca porządek prawny w tym kraju. Z danych statystycznych wynika, że do sierpnia ubiegłego roku, 2023, przestępstw na tle islamskim było w Niemczech zanotowano wszczęcia postępowań 284, kiedy prawicowa ekstrema 11. Okazuje się, że jednak ci wszyscy tak zwani zwolennicy Rzeszy, to jest rzecz czwartorzędna, w ogóle nikogo specjalnie nie interesująca i nie prowadząca do jakichś niesamowitych w Niemczech zawirowań. Niemcy po prostu przerażeni są imigracją, przerażeni są tym zjawiskiem i na pewno cieszą się, że część tych ludzi najmniej przydatnych do Niemiec, najbardziej groźnych w Niemczech, będzie mogło wyjechać do innego zaprzyjaźnionego państwa, na przykład do Polski. Tak zadecydowali również Polacy w referendum, nie biorąc w nim udział w należytym stopniu, więc pewno cieszą się na przybycie tych ludzi. Polska policja będzie miała więcej pracy, w związku z tym zabraknie pewno rąk do pracy, ale to jest innego rodzaju. To ja mam też statystyki. Napaści w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Belgia 554 napaści, Niemcy 165, Polska 17. Kradzieże na 100 tysięcy mieszkańców. Belgia 1914, Holandia 1362, Niemcy 1307, Polska 260 i tak dalej, gwałty na 100 tysięcy mieszkańców, Francja 29, Belgia 29, Polska 2. Takie są statystyki teraz. Ciekawe, jak się zmienią. Najwyższy czas, żeby je zmienić. Najwyższy czas, żeby je właśnie zmienić, żeby Polska stała się krajem zachodnioeuropejskim, uśmiechniętym po prostu, jak te wszystkie państwa na zachód od Nysy, gdzie znajduje się studio nad Nysą. Oczywiście jest jedna partia w Niemczech, będę to powtarzał bez przerwy, która jest temu wszystkiemu przeciwna i odnosi coraz większe sukcesy wyborcze. Nie wymienię jej nazwy, to jest konkurs. Mogą państwo zadecydować sami. W każdym razie, na przykład korespondent szwajcarskiej poważnej gazety NZZ w Niemczech pisze, że byliśmy świadkami orgii seksualnych przeciwko kobietom i dziewczętom w kolonii od czasu, pierwszy to był wypadek, od czasu ekscesów żołnierzy Armii Czerwonej w okupowanych Niemczech. To wszystko tłumaczy. Jesteśmy świadkami wojny z lewicowym porządkiem marksistowskim, która się toczy, który jest błędnie nazywany demokracją, a demokracją, która jest nazywana faszyzmem, która z tym wszystkim walczy. No i to jest po prostu to zakłamanie, przekłamanie i zmiana pojęć jest wstrząsająca i ona prowadzi do fatalnych skutków, których jesteśmy świadkami. O czym opowiedział w pierwszej korespondencji w 2024 roku Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. A może za tydzień z Janem Bogatko wypełnimy jakąś krzyżówkę. Patrzę na ostatnią stronę Gazety Polskiej codziennie. Tam są krzyżówki. My nie będziemy teraz niczego krzyżować. Za chwilę wiadomości, potem Tomasz Wybranowski, Paweł Bobołowicz i raport z Kijowa, potem z Łukaszem Jankowskim. Pokomentujemy trochę sytuację i opowiemy o sytuacji politycznej, a potem słup ogłoszeniowy, ogłoszenia kulturalne Małgosia Klesz i Konrad Mędrzecki. Tak najbliższy rozkład jazdy czy kurs żółtej łodzi podwodnej. patronite.pl/radio.wnet. Jakub Duszak jest już w studio, godzina 9:02.